Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie rozpakowanie, nie lada gratka dla fanów sprzętu bezprzewodowego i sprzętu z wysokiej półki, ponieważ będą to słuchawki bezprzewodowe Creative Aur Vana. W sumie słuchawki hybrydowe, ponieważ też mamy tam kabelek z mini jackami, więc możemy też sobie je podpiąć bezpośrednio. Jestem ciekaw, jak zagrają, gdyż koszt takiego headsetu to od około 800 do 1000 zł. Dokładne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! Więc przed nami kartonik ze słuchawkami Creative Aur Vana Platinum. Headset klasy premium bezprzewodowy, czyli już rzecz taka naprawdę z wyższej półki. Cena no niebagatelna, tam między 800 a 1000 zł, dokładnie sprawdźcie sobie w opisie filmu. Mamy tutaj też takie cechy, czyli tri-mode i aktywna redukcja hałasu w HD Audio, kodek aptX CSR oraz dźwięk AAC. Słuchawki też mają dostępny tryb NFC, czyli parowanie poprzez dotknięcie. I zobaczymy, co tu jeszcze. Zawartość opakowania, słuchawki, kabel do ładowania, kabel też mini jack, czyli można ich używać jako słuchawek przewodowych, bardzo fajnie. Adapter do samolotu, torba, instrukcja. No i z tyłu troszkę szerzej o tym Bluetooth 3.0 i wyższy. Kodek AAC zapewniający bardzo dobrą jakość dźwięku. ANC, czyli redukcja hałasów w trzech trybach. Do samolotu, na zewnątrz lub do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach. Potężne 50 mm przetworniki. Tutaj mamy funkcję dzielenia się dźwiękiem parowania dwóch zestawów tych słuchawek i wbudowany mikrofon zapewniający bardzo dobrą jakość dźwięku. Sprawdzimy to oczywiście w akcji. No dobrze, informacje poznaliśmy. Teraz pora sobie na te słuchawki spojrzeć. Otwieramy, słuchaweczki już widać. Ale poszukam jeszcze akcesoriów, moi drodzy. Okay, jest cały taki box z akcesoriami. Nawet wypakujemy z worka. Za chwilę się im przyjrzymy. No, no, no. Pierwszy rzut oka i już robią wrażenie. Natomiast sprawdzamy, co tutaj mamy. Czy na pewno wszystko jest w komplecie, bo to różnie bywa z zestawami testowymi. Okej, okay. Standardowy kabel smartfonowy, micro USB, USB do ładowania. Zobaczcie, płaski przewód mini jack, jeden mini jack łamany, jeden prosty. Też bardzo fajna rzecz, że można słuchać w dwóch trybach, a nie tylko bezprzewodowo. Bo jeśli nam się rozładuje bateria, albo po prostu mamy urządzenie bez Bluetooth, na przykład jakiś odtwarzacz MP3, możemy też ich użyć bardzo fajnie. Adapter do samolotu, pozłacane wtyki. Torba do słuchawek z bardzo fajnego materiału. W środku mamy kieszonki. Wiem, że torba ogólnie dość masywna, chyba nieprzymakalna, skórzane boki lub przynajmniej sekoskóry, natomiast robi wrażenie takiej solidnej. No i ostatnia rzecz, instrukcja. Troszeczkę pognieciona, ale zawsze przydatna. Mamy opis przycisków, jak parować, takie podstawy, które się każdemu przydadzą. No i moi drodzy, same słuchawki. Powiem Wam, headset duży, biorąc do ręki, nie za ciężki. Myślę, że 250, max 300 gram, więc jak na tak duże słuchawki, ok. No i patrzymy sobie po kolei. Pałąk górny, ulala, bardzo mięciutka poduszeczka. Oprzyte ekoskórą lub skórą, nie jestem znawcą w tym temacie materiałów. Natomiast ten materiał robi wrażenie po prostu wysokiej jakości. Góra też z takiej skóry, twardej tym razem. I tutaj elementy przypominające aluminium, lecz jest to, moi drodzy, plastik lakierowany. Tutaj też plastik przypominający skórę. Natomiast pałąk, zobaczcie, dość elastyczny, a nie skrzypi za dużo. Schodzimy dalej, mamy prowadnicę. No, chodzą skokowo, czyli precyzyjnie możemy wyregulować sobie. I moi drodzy, pierwszy rzut oka, plastik. Nie, to nie jest plastik. Moi drodzy, trzeba sobie popukać, przyjrzeć się. Jest to aluminium malowane proszkowo bodajże. Jest chłodne. Też jaki dźwięk wydaje plastik, czyli mamy pewność, że jest to aluminium. Są tam naprawdę grube, solidne prowadnice. Z tym, że powiem troszeczkę, jestem rozczarowany, że właśnie te elementy nie są z aluminium, gdyż nadałoby to jeszcze większej luksusowości, moim zdaniem, i po prostu super wyglądu. No i plastik też, jak to plastik, potrafi czasami zaskrzypieć, było to słychać. No i kolejne uchwyty samych przetworników też są niestety z plastiku. Szkoda, że nie z aluminium. Natomiast całość wygląda po prostu ładnie i z daleka, i z bliska.
Następnie znów takie elementy materiałowe, logo Creative. Tutaj też to wygląda z daleka jak metal, natomiast jest to plastik, ale tak jak mówię, wszystko solidnej jakości. I otwierają nam się aż tak. Wnętrza dość duże, powinny wejść całe uszy. Przetworniki, jak widzicie, umieszczone dość głęboko, więc powinien ten dźwięk się mieć gdzie rozchodzić. No i same poduchy, rewelacja. Nie było napisane, czy jest tu memory foam. Myślę, że w słuchawkach tej klasy, tej ceny na pewno jest to memory foam lub coś podobnego, co powoduje strasznie duży komfort, nazwijmy to tak, ponieważ są, zobaczcie, bardzo mięciutkie i bardzo wracają do swojego pierwotnego kształtu, więc super. I sama ta skóra, czy ekoskóra, cokolwiek to jest, robi bardzo przyjemne wrażenie w dotyku, super sprawa. Czy dokładnie uszy się mieszczą, to sobie już przymierzę w testach. Natomiast mam tutaj jeszcze kilka rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Tu mamy pewnie tak naładowanie, port micro USB i kontrolka zapewne odładowania. Natomiast tutaj mamy mikrofon. Mamy włącznik, prawdopodobnie tutaj play pauza, włącznik tego modu try mode, głośniej ciszej. Włącznik trybu ANC zapewne. Bezpośrednie połączenie kablowe na mini jacka i do przodu, do tyłu przerzucanie utworów. Tak więc panel wygląda fajnie i przy okazji zwróćcie uwagę, mam jeszcze tutaj right left, czyli oznaczenie słuchawek. Cóż, moi drodzy, headset naprawdę wielki. Zobaczymy, jak to się będzie nosiło, jak będzie się z tego korzystało. Natomiast z wyglądu robi bardzo dobre wrażenie, chociaż takie małe minusiki właśnie za ten plastik zamiast aluminium i że to troszeczkę to momentami potrafi zaskrzypieć. A jest to headset już po solidnych testach, więc też mu to wybaczmy. Natomiast ja testy zaczynam w tej chwili i za jakiś czas wracam do Was z recenzją. Cenę tego headsetu sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem pozdrawiam Was. Cześć!